W zetknięciu z ludźmi silniejszymi od nas często jesteśmy zazdrośni. Zazdrość zmusza nas do rywalizacji i uniemożliwia dobre stosunki z innymi. Jakie usposobienie kryje się pod zazdrością? Co jest jej źródłem? Jak możemy się jej pozbyć? Obejrzyjcie chrześcijańskie nagranie świadectwa „Dlaczego boję się, że ktoś okaże się lepszy?”. Przyjęłam nowe dzieło Boże w 2019 i zaczęłam podlewać wiernych. Niektórzy byli bardzo wdzięczni za moją pomoc. Czułam więc dumę, nadawałam się do tego. Potem przyjęłam nową wierną i na początku troskliwie ją podlewałam. Później zauważyłam, że robi szybkie postępy, a na spotkaniach dzieliła się mądrymi treściami. Bałam się, że wkrótce mnie prześcignie. Wtedy przywódczyni wyśle do niej nowych wiernych, a mnie odstawi w kąt. Z tą myślą nie podlewałam jej przyzwoicie, ograniczałam spotkania. Raz przywódczyni spytała mnie o tę nową, mówiąc, czy ona jest odpowiednia do podlewania? Nie chciałam jej w tym doskonalić i tak wszystko rozumiała. Obawiałam się, że w przyszłości zostanie przełożoną, dlatego powiedziałam, brak mi rozeznania, zapytaj kogoś innego. Gdy odkryłam, że obie ze sobą rozmawiały, poczułam zazdrość oraz lęk. Często myślałam, może dostanie awans, a może nawet mnie zastąpi. Ale gdy kościół został podzielony, przenieśli ją. Została przywódczynią tego kościoła. Byłam w szoku, co za postępy. Złożyłam jej swoje gratulacje, ale w duszy byłam zazdrosna. Tak szybko została przywódczynią, a ja tylko podlewałam. Byłam zawiedziona, więc starałam się podlewać jeszcze lepiej. Chciałam udowodnić swoje talenty przywódcze. Czy czułaś, że coś jest nie tak z twoim stanem? Nie. Tak. Wtedy o tym nie wiedziałam. Jednak też zostałam przywódczynią. Ale wciąż czułam zazdrość, widząc lepszych ode mnie. Raz omawiałam, jak wspierać nowych wiernych z przywódcami i diakonami. Diakonka podzieliła się myślami. Starsza przywódczyni pochwaliła jej sugestie, tak jak reszta grupy. Próbowaliśmy wspierać nowych, tak jak mówiła. I rzeczywiście dawało to spektakularne efekty. Bogu dzięki. Diakonka też efektywnie głosiła Ewangelię. Byłam trochę zazdrosna. Myślałam, ewidentnie jest w tym lepsza niż ja. Muszę się poprawić, uczyć się. Później spytałam ją, jak długo pełni obowiązki. Rzekła, że pół roku. Byłam w szoku. Tylko pół roku. Poczułam zawstydzenie, bo ja przyjęłam dzieło Boga Wszechmogącego 2 lata wcześniej, a byłam jak początkująca, której brak pomysłów. Już zawsze się z nią porównywałam. Gdy ujrzałam, że jest zdolna, ma dobre metody i sposoby nadzorowania pracy, zazdrościłam jej. Myślałam, skoro ma dobre pomysły podczas dyskusji, przełożona zobaczy jej charakter i wyszkoli na przywódczynię. Czy nie zajmie mego miejsca? Raz diakonka nie przyszła na spotkanie, bo była zajęta. Spytała mnie, czego się dowiedzieliśmy. Nie chciałam jej powiedzieć, więc rzekłam, że nie pamiętam. Gdy jesteśmy zazdrośni, nie chcemy pomagać innym.
Racja. Potem zauważyłam, że przełożona często z nią rozmawia. To mnie rozzłościło. Pomyślałam, mów do mnie, albo porzucę obowiązki. Chciałam zmienić obowiązki na takie, by inni mnie podziwiali. Będą mieć o mnie dobre zdanie, jeśli będę dobrze głosić Ewangelię. Więc zaczęłam to robić i odłożyłam podlewanie nowych. Przełożona przypomniała mi, bym szybko wyjaśniła i rozwiązała problemy nowych, a ja odpisałam: wkrótce się z nimi spotkam. Jednak obchodziło mnie tylko głoszenie Ewangelii. Wtedy nie prowadziłam regularnie spotkań, nie pomagałam nowym wiernym. Przełożona wysłała mi wiadomość, pytając, dlaczego nowi nie przychodzą i czy mam z tym jakieś trudności. Powiedziałam jej o swoim stanie, omówiła to ze mną. Jako lider odpowiadasz za pracę kościoła, zwłaszcza za podlewanie nowych wiernych. Nie możesz tego robić byle jak. Gdy to usłyszałam, płakałam. Jej słowa były bardzo ostre. Nie wspomniała o moich wysiłkach w ewangelizacji. Potem zaczęłam myśleć o mym stosunku do obowiązków. Od dawna bałam się, że nowi okażą się lepsi. Nie chciałam zostać w tyle. Chcąc zachować pozycję i zyskać respekt braci i sióstr, nie podlewałam ich dobrze. Zwłaszcza tych z dobrym charakterem nie zachęcałam do obowiązków. Nie wypełniałam zobowiązań. Wspomniałam słowa Boga. Są tacy, którzy boją się, że inni są lepsi, bardziej wartościowi i poważani niż oni. Przez to atakują i wykluczają innych. Czy to nie zazdrość o talenty? Czy to nie egoizm? Co to za usposobienie? Jest nikczemne. Myślenie o swoich interesach, zaspokajanie pragnień, pomijanie domu Bożego i pomijanie innych to złe usposobienie. Bóg takich ludzi nie kocha. Wykonujecie obowiązki w pełnym wymiarze. Nie ogranicza was w tym rodzina, małżeństwo czy majątek. Takie rzeczy macie już za sobą. Jednak pojęcia, wyobrażenia, wiedza, osobiste cele i pragnienia wcale nie zmieniły się. We wszystkim, co dotyczy reputacji, statusu lub szansy na popisanie się, na słowa o pielęgnowaniu talentów przez Dom Boży, serce każdego przyspiesza i każdy chce zyskać rozgłos. Wszyscy chcą walczyć o status. Czują się źle bez tego, chociaż się wstydzą. Odczuwają zazdrość, nienawiść i urazę, gdy widzą, że ktoś się wyróżnia. I myślą, czemu to nie jestem ja? Czemu dla innych jest chwała? Czemu to nie moja kolej? Czują urazę i usiłują ją stłumić, ale nie potrafią. Modlą się do Boga i przez chwilę im lepiej, ale następnym razem znów nie są w stanie tego przezwyciężyć. Czy nie jest to niedojrzała postawa? Czyż nie wpadli w pułapkę szatana, skoro popadli w takie stany? Szatańska natura pęta ludzi. Amen. 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 Słowa Boże ujawniły mój stan. Nie znosiłam, gdy inni byli lepsi ode mnie. Gdy spotkałam kogoś, kto szybko się uczył, bałam się, że mnie prześcignie i zajmie me miejsce, więc nie chciałam go dobrze podlewać ani doskonalić. Kiedy pracowałam z głoszącą Ewangelię, widząc, że jej kazania są efektywne i ma dobre sugestie, a przełożona dyskutuje z nią, zazdrościłam jej, porównując się. Głosiłam Ewangelię, by mnie zauważyli. Myślałam o własnym statusie i opinii innych. Nie wypełniałam obowiązków przywódczyni. Było mi bardzo wstyd.
Bóg chciał, abym podlewała nowych wiernych, by zdobyli mocne podstawy. Nie liczyłam się z Jego wolą, troszczyłam się o reputację. Nie podlewałam dobrze nowych wiernych i nie przychodzili na spotkania. Czyniłam zło. Zastanowiłam się nad swoimi celami w pracy. Czy robiłam to dla Boga, czy własnych interesów? By zadowolić Boga i dbać o interesy Kościoła, powinnam szkolić więcej osób w obowiązku. Ale ja tego nie robiłam. Z zazdrości tłamsiłam zdolnych, nie chciałam, by ich zauważono. Pełniłam obowiązki wyłącznie dla własnych pozycji i korzyści. Byłam egoistką. Jak udało ci się to odwrócić? Jedna siostra dowiedziała się o mym stanie, przesłała mi słowa Boga. Bóg Wszechmogący mówi: niektórzy ludzie wierzą w Boga, ale nie podążają za prawdą. Zawsze żyją według potrzeb ciała, trzymając się cielesnych przyjemności i sycąc samolubne pragnienia. Bez względu na to, przez ile lat tacy ludzie wierzą w Boga, nigdy nie wejdą oni w rzeczywistość prawdy. Jest to znamie zhańbienia Boga. Powiesz: nie zrobiłem nic, co opiera się Bogu. Jak zhańbiłem Boga? Wszystkie twoje idee i myśli są złe. W intencjach, celach i motywacjach przyświecających twoim działaniom oraz w konsekwencjach tego, co robisz, pod każdym względem dajesz satysfakcję szatanowi, będąc jego pośmiewiskiem i pozwalając, by coś na ciebie miał. Nie zrodziło się w tobie żadne świadectwo, jakie powinien nieść chrześcijanin. Jesteś kimś, kto należy do szatana. We wszystkim hańbisz imię Boga i nie masz prawdziwego świadectwa. Czy Bóg będzie pamiętać o tym, co zrobiłeś? Ostatecznie jaki wniosek wyciągnie Bóg odnośnie twoich działań i obowiązku, jaki wypełniałeś? Czy nie musi z tego coś wyniknąć, jakieś oświadczenie? W Biblii Pan Jezus mówi: wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Dlaczego Pan Jezus tak powiedział? Dlaczego tak wielu z tych, którzy nauczali, wypędzali demony i dokonywali wielu cudów w imię Pana, zostało złoczyńcami? Stało się tak dlatego, że nie przyjęli oni prawdy wyrażonej przez Pana Jezusa, nie zachowywali przykazań Pana Jezusa i nie mieli w swoich sercach miłości do prawdy. Chcieli tylko wymienić swoją pracę, cierpienie i ofiary dla Pana na błogosławieństwa Królestwa Niebieskiego. To jest ubijanie targu z Bogiem, wykorzystywanie i oszukiwanie Boga. Więc Pan Jezus znienawidził ich i potępił ich jako złoczyńców. Dziś ludzie przyjmują sąd i karcenie słowami Boga, ale niektórzy nadal dążą do zdobycia reputacji i statusu. Zawsze chcą się wyróżniać. Zawsze chcą być przywódcami i pracownikami oraz zdobywać reputację i status. Chociaż wszyscy oni mówią, że wierzą w Boga i podążają za Bogiem oraz że ponoszą koszty dla Boga, to jednak wykonują swoje obowiązki, aby zdobyć sławę, korzyści i status. I zawsze snują własne intrygi. Nie są posłuszni ani lojalni wobec Boga. Działają arbitralnie, wcale nie zastanawiając się nad sobą,
I tak stali się złoczyńcami. Bóg nienawidzi takich złoczyńców i ich nie zbawia. Amen. Czytanie słów Boga poruszyło me serce. Złoczyńcy to osoby, które wierzą w Boga na co dzień, są wierzące. Ponoszą koszty dla Boga, głoszą Ewangelię, pracują, znoszą trudności, ale pełnią obowiązki dla prestiżu i statusu. Robią to dla podziwu albo nagrody czy korony. Nie umieją być lojalni, nie potrafią praktykować prawdy. Więc Pan Jezus powiedział: odstąpcie ode mnie wy, czyniący nieprawość. Amen. Wierzyłam od 2 lat. By pełnić obowiązki w kościele, porzuciłam studia. Ale nie chciałam zadowolić Boga. Chciałam być najlepsza po to, żeby inni dobrze o mnie myśleli. Dlatego starałam się wyróżnić. Chciałam zaspokoić własne pragnienie. Żyłam zgodnie z szatańskim usposobieniem. Moje uczynki nie były dobre, to były złe uczynki. Pełniłam obowiązki, mając złe intencje, czego Bóg nienawidzi. I gdybym robiła tak dalej, poniosłabym karę. Bóg nie pochwala takiej wiary. Powiedziałby: odejdź ode mnie, nie znam cię. Przestraszyłam się, gdy to sobie uświadomiłam. Chciałam się wyrzec zazdrości i okazać żal, więc modliłam się o przewodnictwo. Znalazłam w sobie odwagę, by powiedzieć o tym przełożonej. Nie oskarżyła mnie, ale podzieliła się swoim doświadczeniem. Bogu dzięki. Przesłała mi też fragment słów Bożych. O. Bóg Wszechmogący mówi: bycie przywódcą Kościoła nie polega tylko na tym, by się nauczyć używać prawdy do rozwiązywania problemów, ale również na tym, by odkrywać i kształtować ludzi utalentowanych, których absolutnie nie wolno tłamsić i wobec których nie wolno okazywać zawiści. Takie praktykowanie przynosi korzyść dziełu Kościoła. Jeśli potrafisz ukształtować kilka osób podążających za prawdą tak, by dobrze współpracowały z tobą we wszystkim, co robisz, i na koniec wszyscy będziecie mieć świadectwa tych doświadczeń, to będziesz kompetentnym przywódcą. Jeśli nauczysz się postępować we wszystkim zgodnie z zasadami, wykażesz się wtedy właściwą lojalnością. Jeśli naprawdę potrafisz liczyć się z wolą Boga, wówczas będziesz umiał sprawiedliwie traktować innych ludzi. Jeśli promujesz dobrą osobę i pozwalasz jej się szkolić i pełnić obowiązek, dzięki czemu Dom Boży zyska utalentowaną osobę, czyż nie łatwiej będzie ci wtedy wykonywać twoją pracę? Czy w ten sposób nie wykażesz należytej lojalności w tym obowiązku? Jest to dobry uczynek przed Bogiem. Jest to minimum sumienia i rozsądku, jakie powinien posiadać ten, kto jest przywódcą. Ci, którzy są zdolni wcielać prawdę w życie, potrafią zaakceptować Bożą kontrolę nad swymi działaniami. Kiedy akceptujesz Bożą kontrolę, masz serce na właściwym miejscu. Jeśli robisz coś tylko po to, by inni widzieli, i zawsze chcesz zyskać pochwały i podziw innych ludzi, ale nie akceptujesz Bożej kontroli, czy Bóg nadal jest w twoim sercu? Tacy ludzie nie oddają Bogu czci. Nie rób wszystkiego tylko dla własnego dobra i nie myśl ciągle o własnych korzyściach. Nie myśl o ludzkich interesach i nie zważaj na własną dumę, reputację czy status. Musisz najpierw myśleć o interesach Domu Bożego i uczynić z nich swój najważniejszy priorytet.
powinieneś troszczyć się o wolę Bożą i zacząć od zastanowienia się, czy byłeś czysty w wypełnianiu swojego obowiązku, czy byłeś lojalny, czy uniosłeś swoją odpowiedzialność i czy dałeś z siebie wszystko, a także czy w pełni poświęciłeś się swoim obowiązkom i pracy Kościoła. Musisz przemyśleć te rzeczy. Rozważaj je często i analizuj, a łatwiej ci będzie dobrze wykonywać swój obowiązek. Jeśli masz słaby charakter, mało doświadczenia, bądź nie jesteś biegły w wykonywaniu zaawansowanych zadań, w twojej pracy mogą pojawiać się błędy lub braki, a efekty mogą nie być bardzo dobre. Ale starałeś się jak mogłeś. We wszystkim, co robisz, nie zaspokajasz własnych egoistycznych pragnień i preferencji. Zamiast tego nieustannie zważasz na dzieło Kościoła i interesy Domu Bożego. Nawet jeśli nie wykonujesz dobrze swojego obowiązku, twoje serce zostało naprawione. Jeżeli ponadto potrafisz szukać prawdy, by rozwiązać problemy pojawiające się przy wykonywaniu obowiązku, to twoje pełnienie obowiązku będzie spełniało standardy, a ty będziesz w stanie wejść w rzeczywistość prawdy. To jest niesienie świadectwa. Amen. Słowa Boże kreślą zasady praktyki. Najważniejsze, by na pierwszym miejscu stawiać więc dzieło Kościoła. Mhm. Z właściwym podejściem jest łatwiej w obowiązkach. Tak. Zrozumiałam, że podążamy za Bogiem, a nie za człowiekiem. Trzeba brać pod uwagę Bożą wolę, a nie to, co myślą inni. Racja. Tak. Chcąc zadowolić Boga i być przywódczynią, muszę porzucić własne interesy i znaleźć zdolnych, nowych, wiernych, by pełnili obowiązki i czynili dobro. Tylko tak wypełnię obowiązki. Tak. Bóg jest sprawiedliwy wobec każdego z nas. Nie patrzy na nasz charakter ani status, ale czy podążamy za prawdą. Gdybym pełniła obowiązki według zasad prawdy i pracowała dla dobra Kościoła, Bóg oświeciłby mnie, nawet gdybym miała słaby charakter. Tak. Gdy pojęłam wolę Boga, pomodliłam się i powiedziałam, że chcę się wyrzec cielesności. Bogu dzięki. Potem przyjęliśmy więcej nowych wiernych. Miałam szkolić personel do podlewania. Znów zaczęłam się martwić, że nowi wierni wkrótce zajmą moje miejsce, a przywódczyni mnie zostawi. Kiedy tak pomyślałam, zrozumiałam, że nie powinnam zważać na swój status, tylko na interesy Kościoła. Tak. Modliłam się, wspominając słowa Boga. Bycie przywódcą Kościoła nie polega tylko na tym, by się nauczyć używać prawdy do rozwiązywania problemów, ale również na tym, by odkrywać i kształtować ludzi utalentowanych. Nie wolno ich tłamsić czy im zazdrościć. Taka praktyka jest dobra dla Kościoła. Jeśli wyszkolisz kilka osób szukających prawdy, żeby współpracowały i zyskacie świadectwo, będziesz kompetentnym przywódcą. Postępując we wszystkim zgodnie z zasadami, wykażesz się lojalnością. Amen. Amen. Jako przywódczyni odpowiadałam za szkolenie nowych wiernych. Pełnienie obowiązków to powinność każdego wierzącego. Gdy za mało osób współpracuje, to dzieło Kościoła się opóźnia. To jak jazda autem bez opon. Właśnie. Tak. Bez takich szkoleń, przy tej liczbie przyjmujących dzieło Boże, nie byliby podlewani na czas, ucierpiałoby ich wejście w życie, a także całe dzieło Kościoła. Tak. Później wybrałam 4 nowych, lotnych wiernych. Prowadzili spotkania, szkoliłam ich na liderów. Pomagałam im podlewać nowych wiernych.
Współpracując z nimi, mogłam skupić się na całej pracy, a nasza wydajność się poprawiała. Bogu dzięki. Czułam szczęście, gdy nowi wierni robili postępy w obowiązkach. Pojęłam więcej słów Bożych. Odczuwałam wielki spokój. Bóg mówi, promując dobrą osobę, pozwalając jej pełnić obowiązek, Dom Boży zyskuje talent, ułatwi ci to pracę. Czy nie wykażesz wtedy należytej lojalności? Jest to dobry uczynek przed Bogiem. To minimum sumienia i rozsądku u przywódcy. Amen. Teraz, gdy to rozumiem i mam pewne osiągnięcia w pracy, to jest to tylko zasługa słów Bożych. Tak, Bogu dzięki.